Postarajmy się wyobrazić tą sytuację, w której dzisiaj staje Jezus, ale przede wszystkim pierw tą sadzawkę. Jest basen, są krużganki dookoła, masa ludzi, która pragnie uzdrowienia fizycznego, dlatego że mają różne choroby, ich stan po prostu nie pozwala im normalnie funkcjonować i każdy z nich pragnie być uzdrowiony. I wiedzą o tym, że kiedy nastąpi poruszenie wody, tylko jeden z nich może być uzdrowiony. Ale każdy ma nadzieję, każdy chciałby, żeby to dokonało się w jego życiu. Możemy zapytać tutaj o sprawiedliwość. Jak to zrobić, żeby wybrać tego jednego? Czy mogą się jakoś dogadać, zrobić jakąś kolejkę? Nie wiem, mogliby na przykład uzależnić to od tego, jak długo czeka każdy z nich na to uzdrowienie, albo od stanu zdrowia, od powagi danej choroby. Możemy kombinować i próbować to po ludzku wymyślić i nie uda nam się. Dlatego, że po prostu ten, kto pierwszy zejdzie do sadzawki, zostanie uzdrowiony. Tak wyglądała rzeczywistość. I w tą rzeczywistość wchodzi Jezus. I spotyka człowieka, który od 38 lat czeka na uzdrowienie. Jego pragnienie uzdrowienia jest ogromne, ale nie ma człowieka. I spotyka tego, który jest pełnią człowieczeństwa. Spotyka tego, który pokazuje nam, jak być człowiekiem. Jezus stał się człowiekiem dla nas, po to, żeby pokazać nam, jak nasze człowieczeństwo możemy przeżyć pięknie i niesamowicie. I uzdrawia tego człowieka. Dotyka tego, co w nim było słabe. Kiedy uzdrowiony odchodzi, nie wie nawet, kto go uzdrowił. W tej euforii, w tej radości z tego uzdrowienia zapomniał zapytać się Jezusa o to, kim jest, ale ma drugą szansę. Kiedy ta euforia z uzdrowienia zewnętrznego opada, Jezus dotyka jego serca. Ten człowiek, który był chromy, chory, zostaje uzdrowiony. Okazuje się, że ta sadzawka to prawdziwy dom miłosierdzia. Miłosierdzie wchodzi w ten dom, przekracza te granice, które są po ludzku i pozwala doświadczyć prawdziwej miłości Pana Boga. Tej miłości, która jest ponad sprawiedliwością. Tej miłości, która w tym Wielkim Poście chce dotknąć naszego serca. I przede wszystkim tego najważniejszego, czyli tematu grzechu, naszego największego nieszczęścia, które mamy w życiu. Jezus mówi na koniec: idź i nie grzesz już więcej. Chcielibyśmy usłyszeć to wezwanie do nawrócenia, to wezwanie do tej przemiany, która jest najważniejsza, do przemiany naszego serca.